Wakacje, znów będą wakacje. Ba, nawet już są, słuchajcie. Piosenka była o wakacjach, a my teraz, drodzy Państwo, o tym, co również dotyczy tego fantastycznego czasu, jaki spędzamy. Aczkolwiek, no właśnie, czasem dobrze pomyśleć wcześniej, żeby później się nie martwić. O tym wszystkim Mateusz Zapert, GSU Ubezpieczenia. Witam Cię serdecznie. Ponownie się widzimy, jak co środę. Tym razem myślę, że temat no, niesamowicie na czasie, bo w zeszły piątek wprawdzie już nam się skończył rok szkolny, więc oficjalnie rozpoczęcie wakacji było. Można uznać wakacje za otwarte. Tak, tak, rozpoczynamy wakacje. Choć ja tak powiedziałam dzisiaj naszym widzom, że pierwszy dzień lipca dzisiaj, więc takie dwa wakacyjne, tak, prawda? Miesiące się zaczynają idealnie. Rozmawiamy o ubezpieczeniach. To w takim razie, Mateusz, o czym musimy pamiętać? Jakie ubezpieczenia nas mogą dotyczyć, jeśli właśnie myślimy o tych wakacjach i wyjazdach wakacyjnych? Ja najpierw może wspomnę, ile z nas wyjedzie, a przynajmniej deklaruje wyjazd na wakacje w tym roku. Zgodnie z najnowszymi badaniami to jest aż 15 milionów Polaków. I robi wrażenie. No, dokładnie tak. I prawie 70% deklaruje, że się ubezpieczy, więc to super. No i tutaj właśnie się pojawia taka mała gwiazdka, że trzeba uważać na promocje, różnego rodzaju akcje specjalne i tak dalej, bo one są fajne oczywiście, no bo wiadomo, zawsze można zaoszczędzić jakiś grosz, ale warto się jednak przyjrzeć tym ubezpieczeniom, co tam tak naprawdę za tymi promocjami jest i czy to nie jest jakaś taka wydmuszka, jakiś bubel, czy coś, co tak naprawdę nam nie jest do końca potrzebne. No wiesz, wszystko fajnie, ale tego jest tak dużo, a my przed tym okresem przedwyjazdowym mamy głowę zajętą wszystkim. Jak tutaj ogarnąć ten temat, powiedz mi? W zasadzie można to sprowadzić do takich dwóch podstawowych tematów. Do ubezpieczenia kosztów leczenia i do ubezpieczenia ratownictwa medycznego. Okej, dobra. To w takim razie czym jest to pokrycie kosztów leczenia tak naprawdę? No to pokrycie kosztów leczenia. No dobrze, trafiamy do szpitala, czy nie wiem, do jakiejś przychodni. No i musimy zapłacić tak za leczenie, któremu właśnie zostaliśmy poddani. Oczywiście za granicami kraju, tak? No, mały problem jest na terenie Unii Europejskiej, bo jeszcze ewentualnie możemy w zasadzie dostać na wniosek od NFZ-u tak zwany ECUS, czyli taką kartę ubezpieczenia zdrowotnego europejską. Czekaj, teraz chwilka przerwy, czyli musimy się zgłosić z takim wnioskiem, tak? Wnioskować o to, żebyśmy tą kartę otrzymali. Zgadza się. Na stronie NFZ-u są odpowiednie wnioski do wypełnienia, trzeba się udać albo do oddziału, albo wysłać je pocztą, ale to jakby może nie temat na teraz, bo to jest skomplikowany proces, powiem szczerze. No i chyba lepiej wykupić ubezpieczenie, którego wykupienie trwa kilka minut. Będzie szybciej na pewno. Tak, dokładnie. A poza tym daje nam więcej, bo ta karta z NFZ-u gwarantuje nam tylko te świadczenia, które w danym kraju są bezpłatne. A, czyli nie te, co u nas są bezpłatne, tylko w danym kraju. A wiadomo, że jak wyjeżdżamy do miejscowości turystycznych, do krajów typowo nastawionych na turystykę, no to domyślam się, że tutaj będzie troszkę okrojony ten system. No będzie system okrojony, to raz, a dwa, jeszcze jest druga sprawa, tylko w placówkach służby publicznej, tak? Służby zdrowia publicznej, czyli jak jest właśnie to miejscowość typowo turystyczna, no to tam rzadko jest jakaś większa placówka miejska, tak? Bo jeżeli tam na przykład mieszkańców jest co kot napłakał, bo tam głównie turyści mieszkają, no to w zasadzie nie ma takich placówek, no i możemy trafić tylko i wyłącznie do, nie wiem, do prywatnego szpitala i wtedy płacimy ze swoich. A prawda jest też taka, że jeżeli wydarzy się coś niespodziewanego naprawdę, to nawet często nie mamy możliwości powiedzieć tego, że chcemy do takiej, a nie innej placówki, dokładnie, tylko po prostu wiozą nie znamy miejsca, do tej najbliższej. No. Mateusz, chwilka przerwy, zaraz wracamy do tematu. Jasne. Mateusz Zapert, GSU Ubezpieczenia w naszym studiu. Wracamy do rozmowy. Wracamy do rozmowy, drodzy Państwo, która oczywiście dotyczy ubezpieczeń i mówimy o wyjazdach. Wakacje, urlop, czas, kiedy nie chcemy się niczym przejmować, no ale zdarzają się sytuacje, kiedy dzieje się nam coś niedobrego, coś złego i wypadałoby wtedy też mieć jednak spokojną głowę, przynajmniej jeśli chodzi o to, żebyśmy potem nie musieli... A w zasadzie właśnie spokojny portfel, bo co chciałam powiedzieć, żebyśmy przynajmniej nie musieli myśleć o tym, że nie wiadomo ile zapłacimy później za leczenie. Mówiliśmy o tym, że właśnie nie wiadomo, do jakiej placówki trafimy, że tutaj NFZ to tylko i wyłącznie placówki publiczne, rzadko w tych miejscowościach tylko turystycznych. Gwarantowane, tak. Tak, więc tutaj
trudno tak naprawdę liczyć tylko i wyłącznie na to. Mhm. Prawda jest też taka, że jeżeli wyjeżdżamy gdzieś na wakacje, to często biura podróży też nam proponują jakieś ubezpieczenia. Mhm. Jak myślisz, czy warto jeszcze samemu lepiej się ubezpieczyć, bo to pewnie też są bardzo okrojone, prawda, ubezpieczenia wtedy. To znaczy, no, biura podróży gwarantują takie podstawy, zupełne no podstawy i często nie mamy też wpływu na to dokładnie, jakie tam są sumy gwarancyjne i sumy ubezpieczeń i właśnie dlatego chciałem poruszyć te dwa wątki, te koszty leczenia i koszty transportu medycznego, czyli ratownictwa medycznego tak naprawdę, bo na tych dwóch podstawach nie warto w ogóle oszczędzać. Najlepiej brać takie ubezpieczenia, gdzie są te świadczenia bez limitów, szczególnie w transporcie medycznym czy w ratownictwie medycznym, albo z bardzo wysokimi limitami, typu nie wiem, 100-200 tysięcy euro nawet, bo to nie są duże koszty jako składka, a później przekładają się naprawdę na spore problemy, jeżeli te kwoty są niskie. Mówisz o ratownictwie medycznym, o transporcie. Transport, no tutaj po prostu chodzi o to, że jeżeli nie daj Boże, złamiemy nogę, rękę, nogę raczej, bo z ręką to jeszcze możemy sobie dać radę i możemy tam zostać, ale nie daj Boże, noga złamana w iluś tam miejscach, no i trzeba wrócić do Polski. Raczej zwykłym samolotem... Znaczy, samolotem pewnie można, tylko że w pozycji leżącej najczęściej. No to w zwykłym czarterowym samolocie nie bardzo. Nie znam takiego samolotu, dokładnie, nie leciałam, w którym byłoby miejsce leżące. Raczej wszyscy siedzą. Raczej jakaś biznes klasa. Chyba, tak, że biznes klasa, no a to już wymaga odpowiednich nakładów finansowych. No to już kosztuje dziesiątki tysięcy euro nieraz, a załóżmy, że nawet w Europie jesteśmy na Teneryfie, to jest w końcu dalej Europa, tak? No to jest naprawdę kawał drogi z Polski. I klasa turystyczna, no to jest 30-40 tysięcy, znaczy biznes klasa 30-40 tysięcy euro za bilet, tak? Więc no to można... To mnie teraz okej, dobra. No bo to jest długi lot, tak? Więc nawet takie pieniądze można płacić. No a po co, jeżeli możemy tak naprawdę mieć za 30-40 złotych, tak, ubezpieczenie? I się tak naprawdę tym nie przejmować. No właśnie, po co? Po co się martwić, po co się przejmować? Jeśli macie, drodzy Państwo, pytania, to Mateusz Zapert będzie czekał na Wasze telefony. 32 608 9208 to numer do Mateusza. Już za moment pojawisz się. Już idę do telefonu. Tak, za moment pojawisz się w specjalnie przygotowanym pokoju. Przypominam raz jeszcze, dyżur eksperta 32 608 9208. Mateusz Zapert, GSU Ubezpieczenia. My pod koniec programu się jeszcze spotkamy. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Drodzy Państwo, i Mateusz Zapert, GSU Ubezpieczenia, jest już po dyżurze eksperckim w naszym studio. Mateuszu, telefony się rozdzwoniły, jak to zazwyczaj bywa. O co najczęściej pytali nasi widzowie i słuchacze? Może najczęściej to ciężko tak powiedzieć, ale jeden jest taki dosyć ciekawy temat. To znaczy, pani zadała mi pytanie, co jeżeli do niej przyjeżdża znajomy z zagranicy, no i jemu się coś tu stanie, a on sobie zapomniał tam, wiadomo, wszystko pozałatwiać, no i jest tutaj na miejscu i co ma zrobić? To jasne, że może do kogoś zadzwonić i poprosić o przysługę, tak, z przymrużeniem oka, żeby tam go ubezpieczył, ale może tak naprawdę też pójść tutaj do nas, do jakiegoś polskiego agenta ubezpieczeniowego i wykupić koszty leczenia dla obcokrajowców. I to jest w tej chwili dosyć popularne, szczególnie wśród osób studiujących. Na przykład na Erasmusie, tak, czy jakichś innych programach wymiany studentów, nie wiem, z Chin też. I bardzo dużo studentów i osób, które też pracują tutaj w Polsce, tak się ubezpiecza, no bo zwyczajnie na świecie mają wtedy zapewnione jakby całość obsługi prywatnej. I oni wychodzą trochę lepiej na tym niż my ubezpieczeni się w NFZ-cie, bo nie stoją przynajmniej w kolejkach. Oj, to prawda. Ale widzisz, nie wiedziałam, że jest taka możliwość, więc tutaj też kolejny temat został wyjaśniony. A powiedz mi, czy jeżeli my wyjedziemy już na wakacje i załóżmy, zapomnieliśmy i będąc tam już, załóżmy, wyjeżdżamy na 2 tygodnie. Są tacy szczęśliwcy, którzy mogą mieć troszkę więcej tego wolnego i przyjeżdżamy tam i w drugi dzień, kurczę, no, przypominamy sobie, że zapomnieliśmy o tym, albo z kimś rozmawiamy, z innym turystą, który nam mówi, że on się ubezpieczył. Czy my możemy, wiesz, wziąć telefon w dłoń i zadzwonić do Polski, do ubezpieczyciela i się jeszcze ubezpieczyć na ten wyjazd, czy już nie? W zasadzie można to zrobić, tylko że nie bezpośrednio my musimy to zrobić, tylko musimy poprosić kogoś o przysługę. Na przykład, nie wiem, kolegę z pracy, bądź jakiegoś innego znajomego, kogoś z rodziny.
Wtedy taka osoba idzie do danego agenta ubezpieczeniowego i mówi, że chce ubezpieczyć kogoś. Aha, czyli to, o czym też już rozmawialiśmy, tak? Że można kogoś ubezpieczać. Ja jestem ubezpieczającym, ale ubezpieczona jest dana osoba. I oczywiście od danego momentu, wiadomo, nie od początku, wstecz kilka dni, bo tak to absolutnie nie. No nie, nie mówimy o sytuacjach, które ktoś mógłby chcieć wykorzystać, a wiadomo, są takie osoby, które z pewnością by już kombinowały. Nie, jesteśmy ubezpieczeni od tego dnia. Spokojnie, jeden telefon, dana osoba idzie, ubezpiecza, płaci, później się rozliczamy, wiadomo, jakoś po powrocie i nie ma żadnego problemu z tym. No i pięknie. Czyli mamy temat już, myślę, zakończony. No, przynajmniej na teraz. Przynajmniej na teraz, no bo tak. Więcej smaczków postaram się przekazać w kolejnych wydaniach. No wiesz, temat ubezpieczeń jest nieskończony, więc z pewnością za tydzień będziemy mieli o czym mówić. Przypominam, naszym gościem był już zadomowiony tutaj Mateusz Zapart, GS Ubezpieczeń. Jest to jak w domu, więc i bardzo dobrze. W ogóle chciałam powiedzieć, możesz coś dla nas zrobić, możesz pokazać swoją koszulkę. Drodzy Państwo, jasne. To się nazywa, czy my możemy? Familok. No, Familok. To się nazywa przyjaźń już nawet. Tak. Nasz domownik Mateusz Zapart, dziękuję Ci bardzo. Dzięki.